Las jest tak naprawdę jednym wielkim organizmem. Wysoko w koronach drzewa konkurują ze sobą o dostęp do światła, ale pod powierzchnią ich korzenie pozostają splecione. Kiedy myślę o tym, czym jest dla mnie patriotyzm, to przed oczyma mam właśnie taki las. Las to znacznie więcej niż suma drzew, bo jego sekretem jest trwanie przez pokolenia. Las żyje rosnąc ku światłu i przyszłości. Żyjący wciąż jeszcze bohaterowie walki o niepodległość często przypominają nam, że walczyli nie o żałobną ciszę, tylko o świeże powietrze i wolność. Posłuchajmy ich. Las to więcej niż suma drzew. To symbioza, sieć łącząca miliony różnych organizmów. I taka właśnie jest Polska. Nikt z nas nie jest sam. Jesteśmy razem. Dlatego patriotą jest każdy, kto co dzień pracuje. Płaci podatki, wychowuje dzieci, daje cząstkę siebie dla innych, żeby wspólnota mogła dobrze funkcjonować. Ojczyzna to ta niewidzialna sieć zaufania. Dlatego musimy odbudować państwo, któremu obywatele powtórnie zaufają, w którym ludzie sobie ufają nawzajem. Dziś rozumiemy, i nie ma w tym przesady, że to kwestia życia i śmierci. Las to coś więcej niż suma drzew. Jest piękny swoją różnorodnością. Nikt nie poucza sosen, jak być sosnami, nie tłumaczy dębom, jak mają rosnąć. I podobnie jest z nami. Nie trzeba nam wyjaśniać, czym jest Polska, bo każdy z nas ma to w sercu. 102 lata temu twórcy odrodzonej Polski szli do niepodległości różnymi drogami. Różniliśmy się podczas II wojny światowej i w czasach Solidarności. Różnimy się także dziś, ale właśnie w tym jest siła. Niech nikt nie próbuje nam tłumaczyć, kto może nazywać się Polakiem, a kto nie. Nigdy tego nie potrzebowaliśmy. Gdy walczyliśmy o wolność, nie liczyło się, czy ktoś był stary, czy młody, czy był socjalistą, endekiem, czy liberałem, jakiej był płci, albo czy był bogaty, czy biedny. W momencie próby zawsze potrafiliśmy się zjednoczyć. I dziś udowadniamy to samo. Choć nowy wróg jest niewidoczny i nie ma karabinu, to doskonale rozumiemy, że jest śmiertelnie groźny. Zabiera nam naszych bliskich, zabiera nam pewność jutra. Dlatego wspólnie stajemy przeciwko niemu każdego dnia. Nie władza, ale my, ludzie. Wy. To wy jesteście bohaterami na co dzień. Wy, walcząc w szpitalach o życie naszych najbliższych, dając nam szansę na zwykłe zakupy w sklepie, pomagając przeżyć samotnym uwięzionym w domach, ucząc nasze dzieci mimo wszystkich przeszkód, wioząc nas na co dzień do pracy transportem publicznym oraz walcząc o utrzymanie waszych firm i o los waszych pracowników. Dziękuję wam za to wszystko, za zakorzenioną w przeszłości, ale co dzień rosnącą w przyszłość i żywą naszą ojczyznę, Polskę.